Mam to szczęście, że byłam wychowywana w bardzo liberalnym domu. Zarówno tak moja mama podchodziła do sprawy, jak i moja babcia. I dzięki nim jakby nauczyłam się właśnie akceptować wszelkiego rodzaju inności. I może też dzięki temu zwróciłam uwagę na mojego męża, który był zupełnie inny, bo był religijnym Żydem, a ja byłam niewierzącą, szalejącą młodą panną. Nazywam się Maria Szychowska, albo Miriam, jak to woli. Pochodzę z Krakowa, teraz obecnie jestem w Łodzi, mój mąż jest tutaj rabinem, a ja jako jego żona jestem Rebecyn. Przez kilka lat byliśmy w Izraelu, gdzie mój mąż studiował, żeby być rabinem. I jak zdecydowaliśmy, że przyjeżdżamy do Łodzi, to oczywistym było, że coś trzeba zrobić z dziećmi, jeszcze wtedy z trójką. I nie było takiej opcji, że ja grzecznie siedzę z nimi w domu i robię im obiadki, edukując ich, tylko raczej, że one są poza domem i ja też. Bo jakoś to nam się złożyło do kupy, że trzeba po prostu takie przedszkole żydowskie otworzyć. Więc ja się okazało, że zostałam dyrektorką przedszkola, ale zajmowanie się przedszkolem nie jest jedynym moim zajęciem. Poza tym jeszcze robię kilkanaście innych rzeczy. Moja mama jest Żydówką, moja babcia jest Żydówką i jestem w nielicznym gronie tych, którzy wiedzieli od początku, że są Żydami, którzy nie musieli tego nagle gdzieś odgadywać, odkrywać, odnajdywać. Religia, kultura żydowska gdzieś tam zawsze były, ale raczej w takiej świadomości, skąd się pochodzi, skąd się jest, niż żeby rzeczywiście to wszystko w domu funkcjonowało. Teraz ty przez chwilę nie płaczesz, dobra? I też nie rób min, bo wtedy nikt nie będzie mnie słuchał, tylko będę na ciebie patrzeć. Mnie religijność bardzo pomogła w tym, żeby się otworzyć na świat. Judaizm jest absolutnie wyjątkową religią, w której nie chodzi tylko i wyłącznie o zasady i reguły i nie chodzi tylko i wyłącznie o porozumienie z Bogiem, ale przede wszystkim chodzi o porozumienie z innymi ludźmi. Judaizm to nie jest tylko, tak jak powiedziałam, judaizm to nie jest tylko kontakt z Bogiem. My nie jemy wieprzowiny, bo Bóg się na nas obrazi. My przestrzegamy szabat, bo Bóg. Nie, to chodzi o to, że co jest napisane w Torze, Tora jest dana ludziom i ludzie mają z niej korzystać. Mamy szabat, dzień święty. Nie chodzi tylko i wyłącznie o świętość szabatu, tylko chodzi o to, że gdybyśmy nie mieli jednego dnia wolnego, to byśmy po prostu powariowali. I ten pęd życiowy religijnym Żydom ciutkę mniej zagraża, dlatego że raz na tydzień wyłączamy telefony. Judaizm jest bardzo fascynującą, myślę, że to jest dobre określenie, machiną, która dobrze prowadzona prowadzi w takie drogi, jakich ja bym się nie spodziewała, żyjąc w liberalnym świecie bez żadnych zasad. Po przyjeździe z Izraela mnie bardzo zdziwiło, jak łatwo Polacy budują sobie bariery. Jak bardzo, bardzo dla nich jest łatwo się odgradzać, jak lubią się odgradzać. Polska coraz bardziej się robi ramkowa, znaczy jest albo dziura. Znaczy, albo jesteś katolikiem, albo w zasadzie nie wiadomo, kim jesteś. I to zaczęło mi przeszkadzać dopiero po powrocie z Izraela. Ale nie to mnie uderzyło, że ja, nie wiem, przed świętem Pesach nie mogę kupić macy, czy że przed świętem Hanuka nie pachnie pączkami, tak jak w Izraelu, tylko że w grudniu wszyscy oczekują, że ja postawię choinkę. Że w tym wszystkim w ogóle nie ma miejsca na kogoś, kto tej choinki do jasnej ciasnej nie chce sobie postawić. Tego 24 grudnia ma w nosie kolację. I oczy się robią coraz większe, że to jest jakby wręcz zbrodnia. Nic przeciwko nam, my Żydzi możemy sobie być, ale lepiej jakbyśmy byli sobie tymi Żydami żyjącymi troszkę tak jak inni. Nie nazwałabym tego antysemityzmem, ale taki totalny brak, tylko to wszystko jest takie, a naprawdę. Nadal bardzo łatwo jest budować mur między starszym pokoleniem a młodszym, bo starsze to, a młodsze to, między wegetarianinem a mięsożercą. Natychmiast ściana między kobietą, która ma piątkę dzieci, a tą, która nie chce mieć żadnych dzieci. Natychmiast ściana. Ocenianie, decydowanie, czy życie drugiej osoby jest słuszne, czy nie. I to jest dla mnie dosyć takie zadziwiające, jak łatwo budujemy mury
i się odgradzamy od kogoś, kto mógłby być naszym ziomkiem.